Bardzo proszę wszystkich o zajęcie miejsc, bo nie możemy rozpocząć. A czas mówią, że to koniec. Szanowni Państwo, serdecznie witamy się wzajemnie na miejskim rozpoczęciu 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak, 25. finał, prawie za miesiąc. Miesiąc i dwa dni dokładnie. Już będzie wszystko wiadomo. Nasze gorące serca będą biły już 9 stycznia. Od wielu lat tradycją wśród stało się, że gramy wcześniej. Idea naszych finałów jest taka. Nie gramy tylko dla zbiórki pieniędzy. Ona jest ważna. My z niej też czerpiemy. I to dużo. W ostatnich latach, jak pani prezes tutaj szpitala potwierdza, rzeczywiście coraz więcej. Ale gramy przede wszystkim, i to zawsze podkreślamy, gramy dla mieszkańców, gramy dla siebie. Dla tych dużych i dla tych małych, i dla tych bardzo dużych, których dni mają się zmieszkały. I to jest piękna idea, że orkiestra od 5 lat gra nie tylko dla dzieci, gramy też dla osób starszych. W tym roku, na 25. finale, będziemy zbierać pieniądze dla pediatrów, ale tej ogólnej, tej, z której pieniążki są w stanie trafić do każdego szpitala. Nie kupujemy sprzętu drogiego, nie kupujemy specjalistycznego, wracamy jakby do korzeni. Potrzebujemy wspomóc szpitala. Potrzebujemy wspomóc, ponieważ po 25 latach sprzęt już się zużył i znów trzeba zmieniać. I zbieramy dla tych osób starszych, dla tych, którym pomoc jest potrzebna u schyłku życia. Szanowni Państwo, tradycją stało się w Ośku, że my nie witamy pojedynczo gości. Witamy się po prostu wzajemnie. Pan prezydent Sójka ma błogosławieństwo jakieś dla nas, więc oddam na chwilkę głos. Witam, Szanowni Państwo. Błogosławieństwo. Chciałem pana prezydenta Janusza Szmotkiewicza wszystkim. Przepraszam, panie prezydencie, proszę do mikrofonu. Tak, dobrze. Nagrywamy to. Dobrze, dziękuję. Raz, dwa. Szanowni Państwo, w imieniu pana prezydenta Janusza Szmotkiewicza chciałbym Państwa serdecznie pozdrowić. Patrzę na twarz, to czuję się chyba praktycznie jak w rodzinie, bo od samego początku w prawie niezmienionym składzie działamy na rzecz Wośku. Każdy ma swoją działkę, każdy tą działkę doskonale realizuje. Mam nadzieję, że ten jubileuszowy, 25, już ćwierć wieku, Szanowni Państwo, kiedy Wośp działa, będzie kolejnym dowodem na to, że mieszkańcy miasta Świnoujście mają gorące serca. Przypomnę, że ponad 200 tysięcy złotych chyba, żeśmy pani Iwony zabrali w ubiegłym roku i ponad 83 litry, z tego co pamiętam, jest Marek Wielowski, bo teraz jest prosi, tak? Więc to był wynik imponujący, tym bardziej, że miasta dziesięciokrotnie większe w naszym regionie zbierają podobne kwoty, więc potencjał w mieście Świnoujście jest nie tylko, Szanowni Państwo, żeby była jasność, nie tylko przy okazji Wośku, bo jak Państwo śledzicie różnego rodzaju akcje charytatywne, które w naszym mieście mają miejsce, to mieszkańcy Świnoujścia naprawdę są ludźmi otwartymi i życzliwymi do tego typu akcji i zawsze można na nich liczyć, więc na pewno w tym roku, w przyszłym roku, to znaczy w roku 2017, 25 finał, będzie wydarzeniem, które zapadnie nam w pamięć. I też jest jedna ważna rzecz. To, czy jest tyle pieniążków, czy też to też nie jest istotne, bo my się przyzwyczailiśmy do tego, że zawsze jest co roku poprawiany ten wynik. To nie jest istotne. Ważne, że są ludzie, którzy chcą pracować na rzecz innych, chcą pomagać w tym przypadku dzieci, ale nie tylko. I że te serca są gorące nie tylko na początku stycznia, kiedy jest Wośp, ale przez cały okrągły rok. Za to wszystkim, którzy działają na rzecz tych, którzy potrzebują tego wsparcia, bardzo serdecznie dziękuję w swoim imieniu i przede wszystkim w imieniu pana prezydenta miasta Janusza Szmotkiewicza. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przed Państwem leży program. Oczywiście to jest projekt, nie dopisaliśmy słowo projekt, ale wiadomo, że to jest dziś projekt, dlatego że po tym spotkaniu tak naprawdę wszystkie uwagi, które mamy, uzupełnienia dajemy do tego tekstu i za tydzień produkcja rusza już programów, które potem pojawią się w liście.
Szanowni Państwo, na początku proszę zwrócić uwagę, są trzy pozycje. To są imprezy, które się dzieją dłużej niż tylko sam dzień orkiestrowy. Tak naprawdę zaczynamy znowu od krwi, ale jesteśmy krwiopijcy. Zaczynamy od akcji krew. Potem proszę zwrócić uwagę, że... Następnie proszę zwrócić uwagę, ile serca mamy, tyle damy. Taki jest program pięknego działania. Otóż w szpitalu miejskim potem dostaną media, bo to będzie bardzo ważne, żeby media miały ten program, pani prezes, prawda, bo ze siebie. To są tygodniowe działania w szpitalu. Mamy w szpitalu wolontariuszy, mamy własne skarbonki w szpitalu i ludzie, mieszkańcy Świnoujścia mogą skorzystać z propozycji szpitala. Włącza się bardzo aktywnie. Oczywiście w niedzielę też panie pielęgniarki będą prowadziły ten punkt parametrów życiowych. To już jest też wieloletnie działanie, ale po prostu rozszerzamy szpital, się tu włącza mocno w program. Ponieważ to jest 25 finał, przygotowujemy wystawę 25 lat grania w Świnoujściu, gramy przez tyle lat, a więc będziemy się chwalić. I ta wystawa będzie prawie 3 tygodnie w bibliotece. Będziemy można ją oglądać jeszcze po finale, żeby po prostu każdy mógł skorzystać. Wiadomo, że w samą niedzielę to tam nic nie można zwiedzać, bo tam są wyciągnięte pieniądze i jest tłoki, dlatego otwieramy wcześniej, a kończymy już po wczoraj. Potem proszę zobaczyć, zaczynamy poniedziałek, to już tradycja, stawiamy serce gościowe na Placu Wolności i tam mamy taki mały happening. Jak każdego roku Liceum Ogólnokształcące imienia Mieszka I z panem Dominia przygotowuje piękny spektakl. Tym razem podobno mają być to bajki nie tylko dla dorosłych. Co będzie? Zobaczymy. Bardzo ważne, że nie tylko młodzież liceum się włącza do tego spektaklu, ale także uczestnicy programu czy spotkań każdego wieku. Więc osoby też te, które zajmują się zupełnie czymś innym, też włączają się i będzie to spektakl wspólny młodzieży i osób troszkę starszych. Każdego roku Miejska Biblioteka Publiczna organizuje przepiękne spektakle, to są o różnym charakterze, spektakle dla przedszkolaków i zapraszam wtedy przedszkola do siebie. Potem mamy, proszę Państwa, nasze filmy Miejskiego Domu Kultury. Raz na zawsze przytul, raz na nie. Już to też mniejszy wstąp i oczywiście druga strona właśnie. I każdy z tych jest, każdy z tych organizuje swoje imprezy. Bardzo ciekawe są wypisane, więc nie będę się powtarzać. W piątek również mamy ustny bal charytatywny, po raz ustny już charytatywny i gramy go, tańczymy i bawimy się w interferiach Medical Spa. W tym roku będzie się działo, bo sobota. Sobota jest u nas zawsze sportowa, my ją bardzo poważnie traktujemy. Zawsze mówię, że człowiek zdrowy to jest ten, który jest ruchliwy, czyli ten, który zadba o siebie, ten, który nie zapomina, że włączyć pilota to jest najłatwiej i usiąść przed telewizorem jeszcze z wielką porcją popcornu. A to trzeba być wysiłku. I zapraszamy w sobotę od samego rana, wracamy do tego pięknego turnieju meczu piłki wodnej na basenie miejskim. Będzie również, proszę Państwa, jak każdego roku rodzinnie i sportowo, albowiem Zespół Szkół Ogólnokształcących, tam na GP1 piszemy tak, bo tak naprawdę nazywa się to Zespół Szkół Ogólnokształcących, dlatego podkreślimy, że to jest ulica Witosa, bo wszyscy, niektórzy zapamiętali, GP1 i najprościej. Tak, to reformy, a teraz będzie następna reforma, więc nie wiem, jak się to nazywa w szkole. Druga liga piłki siatkowej, też serdecznie zapraszamy. Bardzo ciekawa impreza, to niewątpliwie bieg. Może być to jedyny w swoim rodzaju w całej Polsce. Jest bieg, bo liczymy się z cukrzycą w całej Polsce. Taka jest akcja w ogóle w Ośmiu. Ale nigdzie nie przeczytałam, myślę, że my pierwsi zgłosimy po dzisiejszym spotkaniu, że biegniemy 25 km na 25-lecie. Fachowcy powiedzą, że to jest więcej niż maraton. To już trzeba trochę biegać. I z tego co wiem, kolega Szymek, przepraszam, odpowiada za to, mówił mi się, że jest 40 osób chętnych.
do biegania. On biegnie. Także to jest taka fajna sprawa. Oczywiście pokaz sztuk walki. Nie wiem, czy Państwo śledzicie, ale ta nasza młodzież jest po prostu niesamowita. Ilość medali, którą przywożą ostatnio z Holandii, no ratuje serca, że jednak mamy w mieście ludzi, którzy się sportem zajmują naprawdę poważnie. O 10 również w sobotę, Państwa, pierwszy raz zapraszamy szczególnie Pani. W pasażu Rondo odbędzie się papski targ. Tam będzie można nabyć bardzo ładne rzeczy, ciekawe, można się ubrać, będą modelki, będę pokazywać, co ciekawego w tym roku proponujemy. I zapraszamy serdecznie od godziny 10 aż do zamknięcia. O godzinie 16 Emryk zaprasza, filial Warszawy zaprasza na swój koncert, a o 17 powracamy do naszych przyjaciół, do hotelu Hampton na Hilton po raz kolejny i zapraszamy oczywiście wszystkich mieszkańców dla Grandu Rzeczy Dziwnej. Rozkręca to się ta impreza, jest wspaniała atmosfera. Warto przyjść, nawet jeśli nie chce się licytować. To atmosfera jest taka, że i tak te 5 zł się wyciągnie, chociaż spróbujmy zalicytować. Chociaż na pączka, ale naprawdę jest wesoło, jest przyjemnie, jest radośnie. Jest to takie miejsce, które ma już swoją duszę, prawda? Pani pastor nasza. 20-lecie aukcji. O właśnie, tak, mówiłem, Helena, że rozmawialiście i wracałyście pamięcią, kiedy to się zaczęło. Gram rzeczy dziwne, bo się przed tym inaczej nazywa, ale tak naprawdę ta impreza wpisała się w życiorys naszego miasta i trwać będzie, znaczy będzie już po raz 20. W różnych miejscach, ale po raz 20. Także to jest na pewno impreza, która daje nam dużo radości. Od rana bawimy się już w samą zbiórkę. Zaczynamy od odprawy wolontariuszy, potem wolontariusze wyruszają na miasto, idą ulicami, wchodzą do mieszkań, zbierają pieniążki tylko w miejscach publicznych, a tu w tym czasie dzieje się mnóstwo rzeczy. Jak zawsze, razem z Miejskim Domem Kultury organizujemy ten dzień niezwykle. Bo wszystko, co tutaj jest, wszystkie zasoby Miejskiego Domu Kultury, że tak powiem, proste i zwyczajne zasoby, tak naprawdę wszystko to gra. Dzisiaj w tym roku inaczej. Mianowicie na 25. finale organizujemy taki korowód. Zaprosimy do tego korowodu nie tylko wolontariusza, ale mieszkańców miasta Świnoujście o godzinie 18.45 z Placu Wolności. Tam, gdzie stoi nasze pośpowe serce, ruszamy tym wesołym korowodem, idziemy aż na Plac Mickiewicza i razem tu mieszkańcami, którzy wcześniej też przyjdą, będziemy witać światełko do nieba. To ten finał, który mówi o tym, że wszystkie anioły, wszystkie dobre duszki, wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy wspierający, pomagający, wszyscy ci, którzy uważają, że to jest może nie obowiązek, ale radość dawania, bo lepiej jest dawać, niż być zmuszonym do brania. I o tej godzinie 20 światełkiem podziękujemy miastu, podziękujemy sobie, podziękujemy wszystkim tym, którzy w całej Polsce tego dnia będą grać. Proszę Państwa, to jest taki w skrócie przedstawiony program. Chcieliśmy tylko pokazać, jak dużo wysiłku wszyscy razem wnosimy w to, żeby ten finał, każdy poprzedni finał był ciekawy, inny. I jeszcze raz chcę podkreślić, grany dla nas wszystkich. Nie tylko dla zbiórki pieniężnej. Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi Switce, że przypomniał jeszcze raz. Nie wiem, ile zbierzemy, to nie jest ważne. Zbierzemy tyle, ile się da. Szczególnie, i chciałabym to też podkreślić, że hojność mieszkańców Świnoujścia w roku 2016, gdybyśmy przeszli, to jest niezwykła hojność, bo obserwuję cały czas wszystkie działania różnych zbiórek. My mamy dużo dzieci chorych, dużo potrzeba pomocy i wszyscy naprawdę tej pomocy udzielamy. I to jest chyba największe szczęście. Ale sądzę, że te 25 lat finału w Łośmiu, jak gdyby podsumowuję, śmiem twierdzić, że zdecydowanie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy otworzyła wielu Polakom, a na pewno nam, wolontariuszom orkiestry, oczy na to, że wokół nas trzeba spojrzeć
bo jest dużo ludzi, którym trzeba pomóc. I ta orkiestra, proszę Państwa, 25 lat temu, kiedy zaczęła grać, po prostu pokazała, że trzeba pomagać. Trzeba pomagać szpitalom, trzeba pomagać ośrodkom, trzeba pomagać szkołom, trzeba pomagać innym osobom. Po prostu to jest, może to jest nawet cecha człowieka, że może pomóc. I my z tej cechy korzystajmy, że możemy się dzielić czymś, czego troszeczkę mamy w nadmiarze. Proszę zwrócić uwagę, to nie są zawsze pieniądze, to jest też praca włożona. Zawsze mówię, nie masz pieniędzy, nie musisz pracować, nie musisz wrzucić coś do skarbonki, ale wystarczy twoja praca, twój wkład, ten, który ty możesz zarobić, każdy z nas. Ja szczególnie bardzo chciałam podziękować za to, że to dzięki wam te wszystkie imprezy są i te wszystkie imprezy się udają. To dzięki wam, wolontariuszom Wielkiej Orkiestry, i wszystkim tym, którzy nas wspierają, możemy to robić. Proszę pamiętać, że to jest akcja społeczna. Miasto zawsze nam pomaga, wspiera nas, daje nam środki na to, żebyśmy mogli środki finansowe, które możemy po prostu wykorzystać, żeby te niektóre imprezy, no za niektóre trzeba zapłacić po prostu. Na karki trzeba wolontariuszy, to są tysiące ludzi, którzy korzystają z tego dnia, czy w tym tygodniu, z tych różnych imprez, to trzeba sfinansować. Za to serdecznie dziękuję.